Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Lordaeron The Aftermath. Wersja 1.4.2, gdzie mamy nową nację, mamy Dark Horde, która w ciągu moich dwóch castów ani razu nie dała rady czegokolwiek zrobić, bo zawsze albo przegrywała na początku, czyli w pierwszym replayu przegrała, albo w tym po prostu wyszła. No w tamtym replayu też ludzie wychodzili, więc to tam też nie ma, to tamto. Ale Dark Horda jak Felhorda prawie, że można nakurwiać. Tymczasem przypomnijmy sobie, co się działo w poprzednim odcinku. Zacznijmy może od troli. Trolle zbudowały swoje imperium, bo straciły swoje poprzednie imperium, więc robią teraz się w Northrend i będą próbowały srogo walczyć. Forsakeni powoli dostają w pierdziel, ale sprzymierzyli się z płonącym... Forsakeni połączyli swoje siły z Blood Elfami, żeby walczyć z płonącym Legionem. Nie po to Forsakeni zerwali pakt z Legionem, żeby do niego wracać, to by było naprawdę głupie. Wojska Scourge przymierzają się do walki z trollami, próbują zdobywać i ocalać to, co jeszcze tutaj mają. Kultodan jest troszeczkę w dupie, bo ma tylko dwa punkty, ma tylko dwa regiony, więc będzie mu bardzo, bardzo trudno walczyć ze swoimi przeciwnikami. Dalaran jest w całkiem dobrej sytuacji, ma swoją bazę, do której póki co nikt nie może się dostać. Będzie starał się zniszczyć swoich przeciwników, którzy znajdują się nieopodal. Problem polega na tym, że kurczę, myślałem, że krwawe elfy będą w sojuszu z właśnie z Dalaranem, z Scarlet Crusade oraz z krasnoludami, a tymczasem tak nie jest. Ale krasnoludy też jakoś sobie całkiem fajnie dają radę. Tutaj Eripik jest cały czas pod kontrolą, nie stracili tego. Przejścia przez rzekę dalej nie ma, więc to jest naprawdę duży plus. Mogą na spokojnie tutaj walczyć ze swoim przeciwnikiem z Dragonmaw Clanu. Tym bardziej, że tutaj na dole miejsce, gdzie była kiedyś horda, znajduje się punkt mrocznej hordy. A co za tym idzie, nie ma tam gracza, więc można to później na spokojnie, bez żadnych problemów przejąć. Tym bardziej, że tutaj nie ma innej drogi wyjścia. No chyba, że to będzie jakiś mroczny portal ze strony Burning Legionu. Ale wróćmy do tego, co się działo przed chwilą. Kurczę, ja się dziwię, że on tutaj tych wojsk tutaj sobie nie wziął, żeby z tym walczyć, ale... No cóż, nie będę się w to przypierdzielał. W ogóle Shaker już nie jest w sprzymierzu z krasnoludami. Czemu? Czy może tutaj też nie jest w sprzymierzu? Też nie jest! Kurde, z kim on się lubi? Już z wami, kurde, gnoje! Też nie! Ja już nie wiem... O! A, brawo głupku. Ja myślałem, że... Dobra, te kolory czasami potrafią zmylić. Ale mimo wszystko, oni nie są już w sojuszu. Oni też nie są w sojuszu. Oni też nie są w sojuszu. Z Forsakenami też nie są w sojuszu. B? Halo? Z Carpetiem też nie jest w sojuszu. Z kim wtedy on jest w sojuszu? Z nikim? Trudno. Wróćmy do Shakera, gdzie będziemy widzieć wszystkie działania, poczynania. Kurde, to już 3.40, a ja jeszcze nic nie zrobiłem. O Jezu, halo, nie jedź tak daleko. Atakuj, walczcie, bardzo pięknie moje wojska. Krasnolud, jak widzimy, całkiem dobrze sobie daje radę. Magni Bronzebeard cały czas pod kontrolą trzyma swój punkt zdrowia. Daje wsparcie swoim jednostkom poprzez buffy, które posiada. Tym bardziej, że nadal obowiązuje buff for Ironforge, który zwiększa pancerz jednostek, który wynosi 4 plus 23, no ale za daleko się wysunął i teraz już tego buffa nie ma. Kurde, co za potęga. Falstaff Windhammer jest tutaj razem z nimi. Ciekawe, co się stanie tutaj, czy... Oj, halo, nie chciałem aż tak daleko odlecieć. Zobaczmy, bo po niej tak, powinien być, jest Bilgan, jest też Bron Bronzebeard, więc czy oni ruszą teraz? A żolny rób. Ruszą. Troszkę mało wojska mają, przydałoby się tutaj czegoś dorobić. Wróćmy do Magniego, bo tutaj chyba dalej trwa... Nie. Jednostki z Dragonmaw Clanu zostały zniszczone. Kurde, praktycznie nic tu nie ma. Ej, to jest szansa krasnoluda, żeby teraz ruszył w batalię.
Nie ma co się pierdzielić, atakować! No też, kurde, widzę, że tutaj trochę słabo z wojskami Guild Adventure. On ma też pistolety, też daje fajne obrażenia, ale no, może być... O! Teraz są te punkty żywnościowe, gdzie można sobie usmażyć kurczaczka albo szczura. Wiecie, bierzemy takiego szczura, wsadzamy mu kijem w dół, nakładamy na rożem i się squeaka. Squeak! 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 Dobrze, ja nic nie mówiłem. Chciałbym natomiast zobaczyć, co się dzieje tutaj, bo Dalaran chyba chce wkroczyć do Northrend, nie do Northrend, tylko do Frozenfront, na Tron Mrozu. Chce chyba dokończyć swojego dzieła zniszczenia i całkowicie zniszczyć obecnego Tamartasa. Bilgan? Halo Bilgan, co się dzieje? O, oni zmierzają do Ulduaru. Może od razu pójdźcie po Katuna. A muszę zobaczyć, co tu się dzieje. Nawet olewając, bo ja chciałbym po prostu wiedzieć, jak to wszystko wygląda. Co to jest? To jest jakiś kwiatek, tak? Nie. To jest strzelec. Aha. O kurde, on tutaj wygląda jak kwiatek, widzicie? To jest taka łodyżka, tutaj listki, coś odpada i tutaj taki kwiatek. Tutaj się kończy, to jest jego główka. To znaczy płatki rozchylające. Nieważne. Jestem pojebany. Dobra, tutaj mimo wszystko jest coś ciekawszego, bo Dalaran wkracza do bazy Forsakenów i Scourge'u, przepraszam, bazy Scourge'u. Co jest? Oni niszczą Tron Mrozu? Nie rozumiem. To jest Naxxramas. Naxxramas powinno... Czekaj, oni nie chcą pozwolić im tego zniszczyć, tak? Nie wiem, co tu się odpierdala. Wróćmy tam na dół. Nic się nie dzieje. Tutaj też się nic specjalnie nie dzieje, bo nie widzę. Tu... Wow! O kurwa, jaki wpierdol! Stójcie! Czekajcie wszyscy! Okej. Okay. Szybka analiza. Mamy do czynienia z wojskami Carpe Diem wraz z wojskami Forsaken. Carpe Diem wraz z krwawymi elfami, które idą na Forsaken, którzy starają się obronić swój Lordaeron Palace, który został zabrany wcześniej. Carpe Diem, który był w tej bazie. On teraz chce to odzyskać z sprzymierzeńcem swoim Blood Elfem, tylko kto to dostanie? W ogóle jak to teraz wygląda? Aha, on nie ma Garitosa, nie ma większości bohaterów, Kazak został... Nie wiem... Shaker. No Shaker dalej ma te swoje jednostki, tutaj ten frajer jest z tyłu. Ci dwaj są w trakcie walki, więc jest całkiem przyjaźnie. Natomiast co się dzieje z Forsaken? Forsaken mają swoje jednostki na tyłach jednostek Carpe Diem, więc jest tu jakaś fajna sytuacja do zdziałania, tym bardziej, że to są jednostki latające, a tu mamy działka, które można łatwo zniszczyć. Po drugiej stronie, a w zasadzie w centrum walki, znajduje się Sylvanas, która broni się skutecznie, albo też i nie, bo nie wiem ile jednostek tutaj jest, bo no, może być ich trochę mało, tym bardziej, że tych Carpe Diem tutaj jest od chuja. Zobaczmy. To jest problem. Natomiast co się dzieje u góry? Na góry? Ja w ogóle kurwa nie wiem, o chuj chodzi. Jednostki Dalaran wchodzą sobie jak gdyby nigdy nic, nie ma żadnej defensywy ze strony Scourge oraz Cult of the Damned. Tym bardziej, że no, mają tylko 5 punktów kontrolnych, to jest problem dla nich. A coś, czego nie zauważyłem, a zaraz o tym wspomnę. Twilight Clan się stworzył. Czy będą chcieli obudzić Deathwinga? Zobaczymy. Ja się dziwię, że Burning Legion chyba jeszcze nie przyzwał tego frajera. Killiadena, chyba że to nie tak działa, nie wiem jeszcze. Ale Blood Elfy mają całkiem dużo punktów kontrolnych. Tak samo Forsaken też mają dużo punktów kontrolnych. Za nimi są krasnoludy. Czyli pierwsza trójka już jest wyłoniona. Zaraz za nimi znajduje się na egzekwo czwartej pozycji Dalaran, Burning Legion oraz Twilight Clan. Ale wracając tutaj. Co się dzieje w Northrend? Bo ja tego nie rozumiem. Dalaran sobie wkracza do środka, napierdala wszystko jak leci. Tutaj nie ma żadnej defensywy, nikt się nie broni. Co więcej, wojska napierdzielają Tron Mrozu. Czy jeżeli Tron Mrozu zostanie zniszczony, to czy przypadkiem nie przechodzą wszystkie wojska? W ogóle jak... Aha! Rozumiem. Bohatera Scourge nie ma.
nie ma gracza. W ogóle ile mam graczy? 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 9. Czyli nie ma tak. Hordy nie ma. Nie ma Skerdżu. Kogo jeszcze nie ma? Trolle są. Nie ma Hordy. Nie ma Dark Hordy. Czyli by się zgadzało. Nie, sorry, Dark Hordy już mówiłem. No, czyli by się zgadzało. Nie ma tego, nie ma tego i nie ma tego. Nie ma trzech. Z 12, czyli jest 9 graczy. Wszystko jest ok. Nie wiem, czy ja chcę to oglądać, wolę raczej przyjrzeć się batalii, która dzieje się tutaj. Bo to jest naprawdę ciekawe, gdy jednostki... A zwolnimy sobie. Gdy jednostki i flankują, i atakują praktycznie z trzech różnych stron. Tutaj w centrum broni się Sylvanas. Ona może łatwo zginąć z tej pozycji, tym bardziej, że otoczony jest cały czas atakowany i z przodu, i z tyłu, i z boku. To jest bardzo, bardzo niefajna pozycja. Tym bardziej, że Forsaken nie ma sprzymierzeńców. A co się dzieje tutaj? Forsaken... Kurczę, krwawe elfy są z Forsakenami, co ja pierdolę? Jaki ja jestem głupi, naprawdę, przepraszam was. Forsaken wraz z krwawymi elfami odpiera atak ze strony Carpe Diem. Tym bardziej, że tutaj są jeszcze na tyłach jednostki, które atakują właśnie owego gracza z Burning Legionu. Mi się wydaje, że to będzie całkiem w porządku rozgrywka i dadzą sobie radę jednostki krwawych elfów sprzymierzone z Forsaken. Może być to naprawdę ciężkie, ale jeżeli tak na to patrzeć, to jest naprawdę potężny sprzymierzeńc. O kurwa. Sylvana zginęła. I teraz jest Banshee. Ona teraz może wrócić do swojego ciała pod jakimś tam śmiesznym warunkiem. Tylko nie wiem, kurczę, jakim. Dobrze, ja chciałbym zobaczyć, co tu się dzieje, bo dalej tego nie rozumiem. Okej, oni zaraz to zniszczą. Ten Tornado się regeneruje szybciej, niż oni go niszczą. No. To jest, kurde, bez sensu. Dobra, zobaczmy. Ja chcę zobaczyć, co się w tym momencie stanie. Dobra, Pledgebringer jest tutaj. Jakieś jednostki tu przyszły. Atakują Tron Mrozu. Jeszcze kilka uderzeń i zostanie całkowicie zniszczony. Pluf! Eldar Nadok zrobił? Nie. Okej. Okay. Frozen Tron został zniszczony. Scorch is undone. What's left to their undead army flees to protect the Sylvanas and her Forsaken. I... Czyli teraz to jest jakby pod dowództwem Forsaken. Jak wygląda w podziemiach? A Żolnerup zostało zamknięte. Nie. A Żolnerup jest nietknięte, ono... A nie! Zostało zamknięte! O chuj! Co tu się dzieje? Dobra, Krasnolud szedł z drugiej strony, teraz będzie niszczył to, co tutaj w sumie zostało, czyli nic wielkiego. Co się dzieje tutaj? Widzę tutaj kolejny atak ze strony Płonącego Legionu. With Ner'zhul undone, the fallen Nerubians of Azul Nerub have regained their free will once again. Although still undead, they seek to rebuild what was lost to them in the War of the Spider. Okej. Okay. Czyli teraz Skarż przechodzi jako fallen Nerubians, no i to im nic nie da z racji tego, że Azul Nerub został zamknięty. No i dupa. Finally, free of the Lich King will. The fallen Nerubians have soft an alliance with their forsaken comrades. Both their fractions were suffered greatly for the Ner'zhul and find a common ally in themselves. Erudax, the fallen general from the Green Battle. Aha, czyli w Twilight Clan się doszło. Dobrze, wróćmy do tej walki. Bo tutaj Forsaken nie przegrywają. Halo, nie rozumiem. Faran wraca do Gilneas. Co do cholery się tutaj dzieje? Blood Elf
rusza z pomocą. Niewiele tu, kurde, widzę. Nie wiem. Wróćmy jednak tutaj. Zobaczmy, co to się dzieje. Twilight Clan sobie tutaj siedzi, jest fajnie. W sumie. Aha, to jest jednostka. Dobrze. Przepraszam. Czyli nie poszli do Yoxarona. Czyli jest póki co bezpiecznie. Tutaj coś fioletowego THC Twilight Clan. THC. Lubimy THC. Ale oni są w przymierzu, nie? Nie są. Ale Rudax, no nie rozumiem tej postaci. Dobra, na co wy czekacie? Wy jesteście tutaj, czekacie na krasnoludów, czy jaki chuj, bo krasnoludów w sumie tutaj nie ma? Zostawili pusty cały Ironforge? Co tutaj? Co? Bilgan, halo. Krasnoludy, zauważony rób. Okej. Nie rozumiem, co się dzieje, można przyspieszyć. Wojska elfa tutaj są. Shaker. Dobrze, force. Aha, to są wojski Scarlet Crusade, który też jest sam. O matko, nie wiem, co się tutaj dzieje. No, trolle sobie mimo wszystko dają radę, mają te już fajne mamuty, które naprawdę potężne obrażenia potrafią zadawać. Tym bardziej, że nie mają jeszcze tych upgrade'ów. Przybyłem oczyścić tę krainę. Przybyłem umyć ci stopy. No fajnie, co się dzieje? What? Jak się nazywała baza Forsakenów? Undercity. Okej, okay, no to Carpe Diem znalazł się w Undercity, przejmuje to, co chce. Bije mocno. Kurde, człowiek da... Jezu. W ogóle ja bardzo... O chuj. To zaraz zdechnie. Zanim dotrze, to zdechnie. Wow! Skąd wy się tu wzięliście? Macie teleport? Popierdoleńcy! Ale nie wiem, czemu walczycie, to zaraz zdechnie. Oni tego nie wiedzą. No to jest piękne. Ale oni, ale przynajmniej on wie, że tutaj idzie naprawdę wykurwiona armia. The Scarlet Crusade lies in Tatars. Its base of operation Tereskant is in the ruins. Bla, 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 bla. Argent Crusade. Czyli odbudowali. Czyli wrócili tutaj. Okej, okay, Argent Crusade. Chciałem doprowadzić do tego. Dobra, znowu spowolnimy sobie. Aha. Kolor się nie zmienił jeszcze. I teraz z kim ty jesteś w sojuszu? Z kim? Nie z Shakerem. Znowu z krasnoludami. Zajebiście. Czyli znowu mamy sytuację połączonych sił krasnoludów, Dalaran, etc. Bardzo fajnie. O, trolle zajmują punkty kontrolne krasnoluda. To nieładnie. Mam nadzieję, że nie pójdą jeszcze tutaj. Chuje. Bo już tutaj praktycznie nie ma żadnych punktów obronnych. Będzie słabo. Ale bardzo dobrze. Krasnolud w końcu ruszył z ofensywą. Koniec z obrony. Czas na atak. Falstad już wie, co tutaj się dzieje. Wie, że tutaj swoje budynki ma THC. Zajął również dół. Ale nie zajął tego. Kurde, co za ludzie. Chyba dużo zapomnijcie. Wow! Infernale spadają z nieba. To wszystko dzięki Carpe Diem. Atakujący jednostki Forsaken i Blood Elfów. Ja już z góry wiem, że tego nie przytrzyma. Zbyt duży natłok jednostek sprzymierzonych Blood Forsaken, będę tak mówił, by mógł sobie w jakikolwiek sposób poradzić. Ja bym na jego miejscu ratował kazaka, bo szkoda by było tracić siódmopoziomowego Doomlorda Commandera.
Tym bardziej, że Farlan cały czas tutaj leczy. I bardzo dobrze, Kazak ucieka. W ogóle zobaczmy levele tych bohaterów. 7, 8. Kurczę, mimo tak częstych walk, dużej ilości walk, te levele są naprawdę niskim poziomie. Sylvanas. Sylvanas wróciła. Już nie jest Banshee. Bo nie wiem jakim cudem. Kurwa naś. First Defend. Aptekar Farland. Chyba, że mogli ją wziąć do Sunwell. To byłaby opcja. Zresztą jestem ciekaw, kiedy ktoś weźmie potęgę Studni Słońca. To jest bardzo fajne, ciekawe. Dobra. Tutaj się dzieje rzeź. Sylvanas na 13 poziomie, dziękuję pięknie. No tam to już po prostu dobijanie, takie nudzenie. Scarlet Urgent tutaj atakuje po prostu pozostałości Draktaron Keepu. Undeady przeszły na stronę Forsaken w momencie, kiedy został zniszczony Tron Mrozu i cały Cult of the Damned jest Forsakenów. Z przymierzeńcem. O, tak. No. Okej. Okay. Oh shit. Co oh shit? Co się stało? Da, halo, bo tutaj mi piszesz oh shit. A ja nie lubię jak słyszę oh shit w momencie kiedy coś tam się dzieje. Chyba, że to był ten. Nie, Dalaran. Dwarves might go dark iron. What? Znaczy, to jest bez sensu pójść teraz na iron, ten. Być Iron Dwarfsami w momencie kiedy cały czas mamy Falstada, cały czas mamy Magniego, mamy Brana oraz Bilgana. Mamy dużo bohaterów, którzy są bardzo przydatni, bardzo pomocni. Not worth. Alliance is full. Why leave? I to jest prawda. W momencie, kiedy by stracili Argent Crusade i straciliby sojusza z Dalaranem, Elves left. No dobra, elfy odeszły. No i co z tego? To jest tylko jeden sojusznik spośród dwóch. Gdzie wy łącznie swoją siłą macie 11 plus 8, to jest 19 plus 8, to jest 27 punktów kontrolnych. DMC is noob. Devil May Cry. Prawda. DMC is noob. Ja pierdolę, jaki jestem głupi czasem. O, widzimy, że THC nadchodzi. Aha, Mr. Puzzle. Okej. Okay. O, wow. Nie wiedziałem, że krasnoludy mają rycerza. To jest ciekawe, a zarazem takie dziwne. Okej, okay, Falstad już wie, co się dzieje. Całe krasnoludy wiedzą, co się dzieje. Północ została zajęta przez trolle. Bardzo niedobrze. Ty, a co tu tutaj przechodzi? What the fuck? Ej, to jest śmieszne, bo... Aha. To są kultyści, ale czego? Cult of the Dam? Cult of the Dam. Dobra. A to już chyba doszło do walki. O Jezu! Cofnij tych kanonierów! Najpierw miśki do boju! Cofnij... Tracisz jednostki bez sensu. Tak. To jest bardzo częsta rzecz, jaką można spotkać u wielu... O! Burning Legend zostanie przyzwany za 2 minuty. Jest bardzo częsta rzecz, którą można zauważyć u wielu, naprawdę wielu graczy, że nie patrzą nad wysyłanymi jednostkami. O kurwa. Ale wyjebał. Dalaran. Tutaj leci Dalaran. What? Pięknie. To jest naprawdę teraz cudny fajcik. No to przyspieszę, bo tutaj zaraz okaże się, że ja trochę więcej odcinków nagram. No. Chociaż fakt, oglądanie tego w zwolnionym tempie, przynajmniej widzę, co się dzieje. Elf is with Legion. I nope, he's with Forsaken. Mate. Naprawdę, tutaj jest sroga bateria. Jestem ciekaw, czy dalej gdzieś się coś dzieje. Jak spojrzę. O kurwa.
Forsykeni się regrupują. Przegrupowują. O kurwa, Blood Elf jest tutaj. O kurwa, Tyrskend! Ale lipa. Dobra, wróćmy do tego, co się tutaj dzieje. O, Dalaran zostali otoczeni, ale naprawdę przez śmieszne ilości jednostek, to tam nie jest wielka różnica. Tutaj praktycznie wszystko zostaje wybite. Więc... Devil May Cry. Beach, please. Okej. Okay. Tutaj kolejne jednostki krasnoludzkie przychodzą, będą niszczyć, więc jest całkiem spokojnie. Ja bym chciał zobaczyć, jakie wy macie itemy, bo mnie... Czemu tutaj on nie ma itemu? To jest dziwne. Wiesz, mnie ciekawie, gdzie jest Ashbringer? Nie. Trolle. Nie. Jakiś nóż. Jean Rock, Great Apocalypse, Zul'jin, Księga Czarowny Fraka. Nope. Krasnoludy w końcu idą tutaj. W końcu. W końcu darmowe punkty kontrolne. Okej. Okay. Nie masz? Tyrion Forbringer. O, ty masz Ashbringera. No to zajebiście. No, tylko szkoda, że szósty poziom. A to jest Glen Trollbane. Galen. Jest takie easy. O! Carpe diem przyzwał Kil'jadena i całą armię! Halo! Kil'jaden! Kil'jaden! Kil'jaden? Let go, Outland! Lol. Nie wiem, co się dzieje. Może wrócę jednak do... We must restore Lord Diron. No, muszę odbudować to wszystko. Okej. Przyspieszę. Nie przyspieszę, jest w naturalnej prędkości, bardzo dobrze. Ale nadal mają Naxxra mas. Więc okej. Then do it. I'm going outland. I say let's kill trolls first. De facto, to jest całkiem dobre podejście, żeby zniszczyć trolle, bo one się tutaj bunkrują, mają te 7 punktów kontrolnych, które jest całkiem sporą ilością i dużo im daje. No, ale teraz Argent Crusade musi się zacząć bronić, bo jak nie, to sprzyjeżone siły Forsaken, Davida z Cult of the Dam, który nie ma żadnego punktu kontrolnego, a przydałoby mu się, zaraz was zmiotą z powierzchni ziemi. Chyba, że macie tutaj bohatera, który was przeteleportuje. Nie macie. Run! Fly, you fools! Niedobrze, że dajecie sobie zniszczyć te wieżyczki, które całkiem dużo biją. I need 200 gold! Faktycznie. Tu TP! I need 200 gold! Where? Wherever! Piękne, bo to jest takie... To fajnie wygląda! O! Masz już 500 golda! Udało się! Teleportują się! Dobrze! Pytanie, gdzie? Tu się teleportowali. No, całkiem niedaleko. Mogliby tutaj pójść zniszczyć hordę, której nie ma. I resztki z troli, które w ogóle zapomniały o tym miejscu. Kto atakuje? Gdzie? Wow, no, czyli ruszyliście jednak na trolle. So, where next? Właśnie, w krasnolud. Gdzie dalej? Zająłeś już dół. Jestem dumny w końcu, że zajęliście dół, który tak długo był olany i w ogóle nikogo to nie obchodziło. Kill Twilight Clan and Trolls, because Legion wants the well things. Yes. Kogo bardziej wam się opłaca teraz zabić? No teraz Twilight Clan. Chyba. To jest Dalaranu. No.
Jest? O kurwa. Jakby ta... O w pizdu. On ruszył do Outland. O chuj, jak on to zniszczy? On może to zamknąć? Ja nie wiedziałem, że to się znajduje tak blisko Krasnoluda. O chuj. O w pizdę! Ale o kurwa, tego się Krasnolud nie spodziewał. Ole w pierdol. O kurwa, uciekaj stary. Nie masz szans z tym. Najmniejszych. Falstad umiera. Dobrze, że masz Eripik, możesz go wskrzesić. O matko, Magniego już nie wskrzesisz. O matko. O kurwa. Zwariowałem! Co ten krasnolud odjebał? Ja jestem w stanie zrozumieć wiele. Ja bym tutaj ustawił jakieś kilka wieżyczek, żeby to coś blokowało, nie pozwalało przejść, cokolwiek, na zwykłe domki. A żeby mieć po prostu więcej czasu, żeby tutaj móc powrócić czy coś. And stupid. I see Dark Iron. Ja pierdolę. Black Lives Spire Family Rebastion The Dark Horde has crumbled to cry to ruins. O! Patrzcie, Teorisian. Na 10. Dobrze, że Bronzebeard uciekł. Ale nic mu nie przyjdzie, jeżeli teraz tego Brana straci. Ty potrzebujesz 15 level, nie? Nie wiem, jakoś nigdy niespecjalnie lubiłem Taurisana. Ale no, tak wszystko stracić. Masakra. Ja na miejscu Carpe Diema teraz bym ruszył do Krasnoluda, który bym był 100% pewien. Get out. I will not attack Lordaeron. I will fight Legion. So... GG for Legion? Nope, no. LOL? I must do something. I'm what? Okej, okay. Północ jest zajmowana przez Forsakenów z kultem. Ale to jest śmieszne, bo Dawida chyba już nie ma, tak? Nie, jest. Skąd ma tyle wojska? Nie wiem. Dalaran tutaj przejął Northrend, jest praktycznie jego. No i musi się dzielić troszeczkę z trollami, czego ewidentnie prawdopodobnie nie chce. Tirskend zostało zajęte. Mamy Naxxramasię Ebonhold. Ja pierdolę. Jakie to są zwroty akcji? Dobra. Wiecie co? Nie wiem. Ja po prostu zwalniam czas i to bardzo zmienia długość gry, bo tak w sumie myślałem, że dojdziemy do 1/3, 2/3, a tutaj mamy no tak niewiele ponad połowę. No tak przeszliśmy do 3/4. Może zrobię 4 odcinki. No bo zobaczymy, bo to w sumie nie jest dużo, bo teoretycznie skoro tyle mamy 50 minut, to będzie... Kolejny będzie 40-minutowy jakiś. Dobra, zrobię 4 odcinki. Będzie on 2 krótsze na koniec. Dobra, mam nadzieję, że wam się podobało. Dużo się w tym odcinku działo i po prostu w pewnych momentach miałem takiego mindfucka. A w innych to po prostu... To się załamałem. Zwłaszcza jak raz zostało... Wszystko zostało zajebane, no. Kurwa, mec.
płakać mi się zachciało. Dobrze. Mam nadzieję, że wam się podoba ten odcinek. Do zobaczenia w kolejnym. Pamiętajcie, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, no i może udostępniajcie to dalej, bo w sumie widzę, że ta seria jako, chyba w sumie jako jedyna cieszy się powodzeniem na moim kanale i raczej będę tylko z niej rzucał. Może rzadziej będę wrzucał inne filmiki z gier różnych typu Counter-Strike, czy nie wiem, czy w ogóle chcę dalej kontynuować Hard Westa dla 14 osób oglądających, kiedy Warcrafta ogląda tutaj ponad 100. Więc tych odcinków będzie o wiele, wiele mniej. W ogóle będzie mniejsza aktywność na moim kanale, bo poświęcę go w większości na Warcrafta trójkę. I kto wie, może uda się... O właśnie, to jest dobre pytanie. Jeżeli dotarliście do tego momentu... Albo nie, powiem to na początku kolejnego odcinka. Do zobaczenia, cześć.